Witam was wszystkich, mechani widzowie, z tej strony Mr. Zupałkę i witam was w nowym one-shocie, a mianowicie w one-shocie z gry Oasis. I oczywiście będziecie mieli link w opisie, ponieważ jest to kolejna krótka, darmowa, niezależna gra, którą postanowiłem wam tutaj przedstawić ze względu na swą unikatowość, ponieważ doświadczenie w tej grze jest dosyć niezwykłe. Bardzo minimalistyczne, jednocześnie z przepiękną oprawą audiowizualną i zaraz po prostu wskoczymy do gry i wszystko wam wytłumaczę, ponieważ raz, że nie będzie dużo do wytłumaczenia i to, co trzeba wytłumaczyć, to w sumie gra wam wytłumaczy. Gra została wydana w 2015 roku stworzona została przez Armela Gibsona oraz Ziffa, chociaż nie wiem, czy tak się to powinno przeczytać, Ziff. Zgaduję, że to jakaś angielska nazwa, angielski pseudonim, oraz muzyka jest stworzona przez Kaluma Bowena i muzyka w tej grze jest po prostu przedoska. Jestem przeogromnym fanem. No ale dobra, widzicie tutaj, że jakiś samolot chyba się rozwija, czy coś nieprzyjemnego mu się dzieje. I po prostu klikamy i rozpoczynamy naszą przygodę z Oasis. Yes! Boże, a oprawa wizualna w tej grze jest przecudna. To jak ona wygląda jest... Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Więc co tutaj się dzieje? Będziemy po prostu latać sobie samolocikiem po takich przeróżnych planszach. Będziemy mieli towarzystwo przecudnej muzyki. I możemy sobie eksplorować. Patrzeć, co tutaj pięknego jest. To jakieś chyba obłoki, jakieś chmury są. Jeden z moich ulubionych elementów w tej grze to jest patrzenie na niebo w tych grach. Ale dobra, zejdziemy trochę niżej. Okej, odnalazłem się. I muzyka. Muzyka jest przecudna. Więc o co chodzi w tej grze? Mamy tutaj bardzo minimalistyczne, bardzo kolorowe bardzo żywe, że tak powiem, plansze, areny, krajobrazy, chyba byłoby to najlepsze określenie. Bardzo żywe i kolorowe krajobrazy, po których możemy sobie latać tutaj naszym stateczkiem. Sterujemy strzałkami, WASD również działa oraz spacji używamy do przyspieszenia, które możemy od czasu do czasu uruchomić. I na tym to polega. Na tym polega cała ta gra. I to jest takie pytanie, czy to nadal można nazwać grą, ale jednocześnie to doświadczenie jest dosyć, no, unikatowe. Bo pokażcie mi jakąś inną grę, w której po prostu jesteście wrzucani do troszkę świata LSD, bardzo kolorowego i po prostu macie w nim być i macie wchłaniać ten świat ze sobą, w siebie. Więc zdecydowanie jestem fanem i chciałem wam pokazać. Planszy jest bardzo wiele. Aktualnie kończymy pierwszą planszę. Plansze, które nam się uruchamiają, są losowe. Jeszcze parę planszy wam pokażę. Resztę będziecie mogli zobaczyć, jeżeli sami ściągniecie grę. I teraz to. My grandfather's plane was reported lost in 1960s during the Algeria Independence War, days before the birth of his first child. This is what I like to think happened to him. I to mnie w ogóle zniszczyło, to ostatnie zdanie. To, co my teraz zobaczyliśmy, to jest to, co autor lubi sobie wyobrażać, że stało się jego dziadkowi, który zaginął podczas walki, wojny o niezależność w Algierii. Czy to nie jest świetne? Cały ten produkt tej gry, pomimo tego, że wszystkie gry, każde jakieś medium kreatywności jest odwzorowaniem wyobraźni, ale to, co tutaj widzimy, to dla mnie to jest zupełnie nowy poziom komunikacji audiowizualnej. Okej, więc to jest w ogóle pierwsza plansza, którą zobaczyłem w tej grze. I wtedy jeszcze byłem confused, nie do końca wiedziałem, o co chodzi w tej grze. Więc w sumie latałem bez celu. No w sumie i tak się lata bez celu. Jeszcze nie do końca ogarniałem, jak się lata tym samolotem. Ale teraz już wiem, że chodzi o to, żeby się zatracić w tym, co my widzimy tutaj. To jest cel tej gry. Żeby się tutaj zgubić, że tak powiem. I podziwiać te dosyć abstrakcyjne krajobrazy. No co tutaj mamy? Wodospady, które wylatują z palców? Like, what the fuck?
Tutaj mamy dosyć spokojne niebo, dosyć niebieskie. O, okej, chciałem powiedzieć, że mamy niebieskie niebo. Byłbym kłamcą. No, a, bo dosyć wysoko poleciałem, dlatego by się zmieniło. O nie, po prostu się zmieniło. Się co jakiś czas najwidoczniej zmienia. Dobra, cofniemy się do rączek. A, nadal nie ogarniam do końca sterowania tym samolotem. Nigdy nie byłem zbytnio fanem symulatorów lotu. Okej, okay. A, skręć. Gdzie ja chcę skręcić? Tu chcę skręcić. Okej, okay. Chcę do tamtych rączek dolecieć. Nie, w dół, dół. Więc planszy jest tutaj sporo. A tą planszę, co zobaczyliśmy pierwszą w tym filmie, to pierwszy raz ją widziałem. Wcześniej jej nie widziałem, jak testowałem tą grę. I naprawdę, widoczki są świetne. Ja w ogóle sobie z tej gry porobię parę screenów i to będą moje nowe tapety na mój pulpit. Strasznie chillowa jest ta gra. I tutaj ten screen końcowy pojawia się znowu ten sam. Muszę przyznać, że mi się to bardzo podoba. Jest to w tej takiej konwencji bardzo minimalistycznej utrzymane, to że za każdym razem, gdy przejdziemy, w cudzysłowie, przejdziemy poziom, wracamy się na początek gry, tak jakbyśmy już ją przeszli. Nie mamy tutaj ustalonego cyklu poziomów, jakiejś kolejności. Przyszedłeś, doświadczyłeś, możesz wrócić jeszcze raz. Bardzo mi się podoba to rozwiązanie. Pokażę wam jeszcze jeden poziom. No Boże, jak to cudownie wygląda! No masakra! Aaaa! Już ten mieliśmy. No dobra, ale... No to wtedy zostawię to wam. Link macie w opisie. Naprawdę takie krajobrazy, które tutaj można spotkać. Muszę przyznać, że jestem troszkę rozczarowany, ponieważ zobaczyliśmy dwa dosyć chillowe. Ta gra, jeżeli chodzi o widoczki i muzykę, ma jeszcze inne rzeczy do zaoferowania. Więc link standardowo macie w opisie. Znajduje się ta gra na platformie itch.io. I czekam na wasze opinie w komentarzach. Co myślicie o tej grze? Co myślicie również o tym filmie? Do zobaczenia w innych one-shotach. Ja się będę teraz odmeldowywał. Do zobaczenia. Bye bye.